Aby wykadrować obrazek za pomocą programu Irfan View, po zainstalowaniu uruchom go. Po pojawieniu się głównego okna programu kliknij ikonkę folderu w lewym górnym rogu. Teraz wskaż lokalizację obrazka, który chcesz wykadrować. Teraz klikając i przytrzymując lewy klawisz myszy, zaznacz obszar, który ma zostać wykadrowany. Kiedy to zrobisz, kliknij kombinację klawiszy Ctrl plus Y. Obraz został wykadrowany. Teraz musisz zapisać zmiany. Aby to zrobić, kliknij ikonkę dyskietki w lewym górnym rogu. Teraz wskaż lokalizację, w której zapisany ma być wykadrowany obrazek, następnie podaj jego nazwę i wybierz rozszerzenie. Kliknij przycisk Zapisz. To wszystko. W lokalizacji, którą ustaliłeś, znajduje się wykadrowany obrazek.